Okej, cześć. Cześć, witajcie. Jakieś małe były problemy techniczne, ale już pokonane. Napiszcie, jak mnie słychać, jak mnie widać, bardzo proszę. To jest bardzo ważne. Sporo osób widzę przyszło. Okej. Się ustawiam. Daj znać, jak mnie widać i słychać. Kari M. Super, w takim razie rozpoczynamy live. Live i webinar, który dotyczy sprawy związanej z rozstaniem. Tutaj mam kamerę, ale też widzę siebie, więc to jest mój pierwszy webinar, także przepraszam za jakieś błędy techniczne. Mogę patrzeć czasami nie w kamerę, tylko w siebie, na monitory poniżej. Okay. Słuchajcie, kto z was cierpi aktualnie rozstanie, takie aktualne, świeże, które się wydarzyło w ostatnim czasie? To jest bardzo ważne, napiszcie bardzo proszę. Przeżyjemy, napisała Kinga, dziękuję bardzo. Mam spore doświadczenie, jeżeli chodzi o social media, występowanie przed kamerą, także myślę, że dam radę. Natomiast chciałem właśnie zaznaczyć, że to mój pierwszy webinar. Ja, Kinio. Okej. 4 miesiące temu. Ja. Mhm. Więc to, o czym dzisiaj będę mówił, dotyczy rozstania, które miało miejsce, rozstania jako takiego, ale też taki, ono dotyczy sytuacji z ostatniego czasu, ale też sytuacji, która wydarzyła się kilka miesięcy temu albo czasem nawet kilka lat temu, ponieważ ciężar rozstania dźwigamy latami często, a potem próbujemy założyć nowy związek, wejść w nową relację i z jakiegoś powodu ta relacja się nie udaje. Gdzieś nam partnerzy byli się pojawiają w naszych wizjach lub sytuacjach, zaczynamy porównywać, coś nie pozwala pójść dalej. Czy znacie to? Czy znacie takie sytuacje? I właśnie ja jestem 2 tygodnie po. No tak. Tak. Ostatecznie jest to bardzo wzbogacające doświadczenie. Sam mam trudne rozstanie za sobą i wiem, jakie to jest duże cierpienie i jakie może być cierpienie. Stąd między innymi też powód, dla którego zająłem się tą tematyką, ponieważ nikt z nas nie zakłada, związując się lub idąc do ołtarza, jeżeli byliśmy w małżeństwie i stajemy z otwartym sercem przed tą jedyną osobą, z tą miłością, że pewnego dnia to się skończy. Nikt z nas tego nie zakłada, że staniemy na skraju takiego rozdarcia, sprawy rozwodowe. Mhm. Też zaglądam do komentarzy. Będę trochę opowiadał, a co jakiś czas będę zaglądał, o czym piszecie, bo widzę, że jest bardzo żywo i dużo. Ja planuję jeszcze powalczyć i odzyskać. Mhm. Tak, też będziemy rozmawiać, będę mówił o tym, co to znaczy odzyskać, kiedy odzyskać, czy jest w ogóle, to jest jakaś droga do odzyskania, bo zawsze ta sytuacja oczywiście jest bardzo traumatyczna dla nas i trudna. I z jednej strony chcielibyśmy odzyskać i być w tej sytuacji, w tej relacji, a z drugiej strony ona się już de facto skończyła i daje nam szansę na pewną przemianę. Daje nam możliwość zmiany nas samych. Być może zejdziemy się jeszcze z tym partnerem, z tą partnerką, natomiast jest to moment dla nas, bez względu na to, czy my jesteśmy porzucani, czy my zostawialiśmy partnera, jest to chwila dla nas, żebyśmy mogli się odmienić, zobaczyć siebie, gdzie jesteśmy, jaki był ten związek, jakiego ja w ogóle związku chcę, jakiej chcę relacji. Dokładnie napisałem, to dzięki. Także jest to też dla nas przestrzeń. Ja wiem, że to jest bardzo trudno często. To cierpienie jest tak mocne, intensywne w nas, że chcielibyśmy za wszelką cenę, żeby się ono już skończyło, żeby być jednak z tym partnerem, z którym byliśmy.
Tak, ja to znam. Natomiast warto wykorzystać tą sytuację. Powiem z perspektywy czasu i doświadczenia oraz klientów praktyki terapeutycznej, którą prowadzę, klientów, których znam, warto to przeczekać i dać sobie czas. Natomiast wracam do głównego zagadnienia, którym jest proces odrastania do równowagi. W jaki sposób poradzić sobie z sytuacją rozstania z narcyzem? Różne są rozstania. Z różnymi osobami się związaliśmy. Pytanie, bo trzeba pamiętać o tym zawsze, że to my sami wybieramy sobie partnerów. Z jakiegoś powodu spotykamy ich na naszej drodze. Z jakiegoś powodu wiążemy się z tymi osobami. Spotkaliśmy tą osobę, więc sami ją wybraliśmy, tą osobę, więc zbierzmy to doświadczenie, jakie z tą osobą przyszło nam zaznać. I to jest, o tym jest świadome rozstanie i cały proces odrastania do równowagi. Troszkę będę poprawiał kamerę, bo tutaj się nie ustawiłem do końca. U mnie ja miałem być tym narcyzem. Proces rozstania bardzo łatwo właśnie doprowadzić do sytuacji, gdzie czyjaś jest wina, ktoś szuka winy, ktoś jest ofiarą, ktoś nie jest. W różnych sytuacjach, w różnych rolach się ustawiamy. To, czym chcę powiedzieć, czym chcę się z wami podzielić, jest to proces, w jaki sposób odzyskać równowagę, bez względu na to, z jakiego powodu się rozstaliśmy lub zostaliśmy zostawieni. To zawsze jest mocne doświadczenie, zawsze budzi wiele emocji, jeżeli już byliśmy długo z kimś w związku, związaliśmy się mocno, to ten proces rozstania jest trudny, jest ciężki i często jest zbagatelizowany. To znaczy, że po prostu wydaje nam się, że przestaniemy się z kimś spotykać, wyprowadzimy się, przestaniemy odbierać telefon i już jest sprawa załatwiona. Nie jest. Nie jest. W ten sposób, dopóki nie uwolnimy tej przestrzeni, dopóki nie zamkniemy z wdzięcznością tego rozdziału, dopóty będziemy uwięzieni tak naprawdę. Ja mówię o długich relacjach, o takich już emocjonalnych związkach. Nie mówię o krótkich relacjach, bo tam często nie ma jakby przestrzeni, żeby się jeszcze związać. Ale mówię o związkach energetycznych. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, większość relacji, znaczy wszystkie relacje są energetycznym powiązaniem i to nas właśnie trzyma, bo cóż z tego, że fizycznie przestaniemy się z kimś kontaktować, przestaniemy odbierać telefon, przestaniemy rozmawiać, jak i tak dalej w nas to siedzi. Takie napady smutku, gdzieś po prostu jesteśmy wyłączeni, spotykamy się ze znajomymi, ale nas nie ma, bo gdzieś głowa pracuje, umysł pracuje, analiza, byłem taki, byłam taka, to powiedziałam, można było coś, tu dzieci jeszcze są w tym, jakaś praca. To jest przestrzeń właśnie po to, żeby zajrzeć do siebie, w głąb siebie. Kim ja jestem w związku? Jaka byłam w tym związku? Co wyniosłam? Dlaczego doszło do takiego kryzysu? Dlaczego się rozstaliśmy? Co we mnie jest? Co spowodowało to? I teraz zadając sobie te pytania, możemy zobaczyć w naszym partnerze lustro. Okazuje się, że nasz partner był naszym lustrem, bo wyciągnął z nas tą trudną sytuację, współdoprowadził do tej trudnej sytuacji. My też w tym uczestniczyliśmy i pokazuje nam w jakiś sposób nas samych. I mierząc się z tym, spotykając się z tymi sytuacjami, mamy szansę zajrzeć do nas samych, a więc do tego, jacy byliśmy, co z domu wynieśliśmy i co nas rodzice przekazali. Czy ktoś nas nauczył, w jaki sposób budować związek, uczył nas jakichś niepotrzebnych rzeczy w szkole, tangens i kotangens, ułamki, czytamy milion książek, potem nie pamiętając, albo ich nie czytamy, tylko udajemy, natomiast nie uczą nas bardzo ważnej rzeczy. Nie uczą nas, jak budować związek, jak być w związku. Nie uczą nas uwalniania emocji, nie uczą nas, nikt nas tego nie uczy. Dlatego też się tym zająłem.
Czy przy zdradzającym partnerze również jest lustrem? Tak. Nie chcę teraz wchodzić głęboko. Później być może wrócę do tego lub zapraszam do mojej indywidualnej praktyki. Natomiast tak, oczywiście, to jest o czymś. To jest o czymś. Zdrada również jest o czymś. I jakby z jakiegoś powodu nastąpiła. Także tak. No i wracając jakby do początku, w rzeczywistości, kiedy zdałem sobie sprawę, że ja kończyłem swoją relację, kończyłem swoje małżeństwo, czułem właśnie te wielkie emocje i lęk przed przyszłością, i lęk przed tym, że tracę właśnie swoją kilkunastoletnią relację. I byłem zirytowany tym, że to się dzieje poza mną i że nie mam na to wpływu. Że nie mam kompletnie na to wpływu. Czytam też relacje, więc tak mnie przerywa czasami, bo bardzo dużo piszecie, jest bardzo dużo komentarzy, więc jestem też ciekaw, a kiedy mówię tylko o temacie, no to nie widzę komentarzy, a naprawdę bardzo dużo piszecie. 2 tygodnie temu, po 29 latach małżeństwa, usłyszałem, że już mnie nie kocha od dawna i spotkał inną osobę. Czuję to z tobą. To jest mocne. Tak, to jest mocne. Natomiast no, nie pozostaje nic innego, jak się z tym zmierzyć. Wiem, że to jest trudne, wiem, że to teraz będzie trwało długi czas i sporo wyzwań przed tobą, natomiast no, takie to jest teraz i to po prostu jest do zmierzenia. Na szczęście są osoby, które niosą wsparcie w takich sytuacjach, także zapraszam po wsparcie. Tak, z którą chcę być. Oglądałem cię na YouTubie, pozdrawiam, oglądałem. Okej, wracam. Więc właśnie o tym teraz zacząłem mówić i podobnie jak ty znam tą ciemną stronę miłości, znam ją. Wiem, że to jest właśnie trudne w tym, że jesteśmy długo z kimś, 5, 10, 15, 29 lat i nagle słyszysz, to jest koniec, to jest naprawdę trudne, to jest ciemna strona miłości, ale ona również jest, bo zawsze jest plus i minus, jest coś jasnego, jest coś ciemnego. Natomiast ja uporałem się ze swoim bólem i jakby pokonałem tą ciemną stronę, poznałem tą ciemną stronę miłości, bo to nie jest kwestia pokonania, bo ona zawsze będzie, bo też zawsze będą rozstania, łączymy się i rozstajemy, więc to jest sytuacja normalna, że to ma miejsce, ale bardzo trudna. No i zacząłem przyglądać się tym procesom w momencie, kiedy mnie to spotkało, u mnie po 35 latach mąż zakochał się w kimś innym, ból. Tak, Mariola, to jest ból. Ból i cierpienie. I ja w momencie, kiedy byłem w takim bólu, zacząłem rozszyfrowywać proces, w jaki sposób dochodzi do tego, że jesteś z kimś tak długo i nagle jednak dochodzi do rozstania. I to jest takie nagle, takie urwane, nie ma dyskusji, nie ma rozmowy. No i zdałem sobie sprawę, że jakby, że to jest tak naprawdę coś też cennego. W pewnym momencie to może być coś cennego, tylko ważny jest proces, w jaki sposób zakończymy tą relację. I właśnie doszedłem do tego, że najlepszym sposobem zakończenia relacji jest świadome zakończenie tej relacji. Z wdzięcznością. Ja rozumiem, że to może być trudne, że po tylu latach relacji zakończyć z wdzięcznością może być trudne. I to trzeba odczekać, ten ból, to trzeba wypłakać. Wycierpieć. Oczywiście, że tak. Natomiast w pewnym momencie, kiedy ten najtrudniejszy moment, te emocje największe miną, trzeba zacząć zastanawiać się, w jaki sposób to upłynąć. I zaraz będę o tym mówić. No i ja byłem zawsze osobą bardzo wierzącą w miłość, bardzo jestem zwolennikiem długich związków, długich relacji, opartych na miłości, właśnie na czułości i tym bardziej, bo większość ludzi jest taka, takich relacji oczekuje i tym bardziej trudne było i długie, mozolne było dochodzenie do tej sytuacji, aby
jednak dojść do tego, że świadome, pokojowe w miarę możliwości i gładkie, płynne rozwiązanie tej relacji jest tak naprawdę jedynym pozytywnym wyjściem, szczególnie jeśli mamy jakieś wspólne sprawy, szczególnie jeśli mamy dzieci. To jest bardzo wówczas ważne. Okej. Teraz za chwilkę podzielę się z Wami rezultatami moich spostrzeżeń, moich badań związanych ze świadomym rozstaniem. No i na początek wrzucę coś takiego do przemyślenia, że od dawna utrzymywane są założenia dotyczące rozstania i rozwodu i jest taki powszechny wniosek, że związek się nie powiódł, to jest porażka. Że każdy związek, który się rozpadł, jest jakby porażką. Co o tym myślicie? Czy tak uważacie, że tak jest, że każdy związek, który się nie udaje, który się rozpada, traktowany jest jako porażka? Co myślicie? Przy toksycznym, zaburzonym partnerze też. U mnie całkowity brak kontaktu po rozstaniu. Nawet nie wiem, gdzie poszło cisza. No tak, Michał, tak to jest. Tak jest, to jest powszechne. Ale co, czy uważacie, że związek, który się zakończył, jest to związek, który nazywamy porażką? Mhm. Tak. Kasia napisała, że tak czuje. O, Kinga nie jest porażką, każdy z nas czegoś uczy. Dokładnie. Piękna lekcja, dokładnie, bo do tego zmierzam. Tak, super, że to piszecie. Natomiast ja miałem na myśli coś takiego bardziej społecznego, kulturowego, że właśnie rozpadł się związek, zaczynamy odczuwać, jakby ludzie jakby traktują to jako porażkę, czemu się rozstaliście, tam jakieś doradztwo, że pewnie się zejdziecie i tak dalej. A właśnie jest, tak jak piszą dziewczyny tutaj, ale nie wszystkie, bo niektórzy mówią o porażce. Rzeczywiście związek finalnie w świadomym rozstaniu należy potraktować również jako doświadczenie i jako coś, co nas wzbogaciło. Bo trudno nie powiedzieć o związku, który trwał 15 czy 20 lat, że myśmy z niego nic nie dostali, że teraz jesteśmy bez związku, to jesteśmy bez niczego. No dostaliśmy te 10, 15 czy 20 lat wielkiego, pięknego doświadczenia. Jesteśmy teraz innymi osobami dzięki temu. Tak. Jesteśmy bogatsi, jesteśmy w innym miejscu. Natomiast jest nam oczywiście bardzo trudno w związku z tym rozstaniem. I często odczuwamy wtedy wstyd, winę i porażkę. I duża część horroru związanego z rozstaniem jest związana z porównywaniem naszych oczekiwań co do tego, jak ta historia miała się rozwinąć. Jak można świadomie się rozstać z kimś, kto okłamał i zmanipulował dla własnej korzyści. Jest to bardzo trudne, oczywiście. Natomiast świadome rozstanie mówi o puszczeniu emocji i podziękowaniu za związek z wdzięcznością i puszczeniu go dzięki temu. Bo dzięki temu, że to zrobimy, kiedy puścimy to, bo dopóki czujemy nienawiść, bo bardzo często właśnie po rozstaniu, kiedy zostaliśmy odcięci od związku, czujemy nienawiść. To jest naturalne, no jesteśmy ludźmi, odczuwamy. I ta nienawiść nas trzyma. Strata. Gniew. Kinga napisała pogodzić się ze stratą. Tak, pogodzić się, ale też puścić. Puścić dlatego, że do momentu, dopóki trzymamy, nie puszczamy tego, to jesteśmy z tą osobą nadal związani. Tak, czy nam się to podoba, czy nie. Trzymamy tą osobę. I co się wówczas dzieje? Czy uważasz, że możesz nawiązać nową relację? Związać się z nowym partnerem, z nową partnerką, kiedy masz energetyczne połączenie ze swoim poprzednim byłym partnerem. Czy to jest możliwe? W jaki sposób? Napisz proszę. Smutek i tęsknota. Tak, Dorota. Jest smutek i tęsknota. I to po prostu czas.
Czas puszcza. Puszcza, musi minąć czas, żeby smutek i tęsknota minęły. To jest po prostu żałoba. Bo żałoba, to jest, bo koniec związku to jest śmierć. To jest jakaś rodzaj, jest jakąś formą śmierci. Śmierć jest dosłowna ciała fizycznego, ale różne śmierci przeżywamy, duże i małe. Coś się kończy, jest jakby finałem, jest śmiercią związku. I jak jest śmierć, potrzebna jest żałoba, a jak jest żałoba, to jest potrzebny czas. Więc jeśli związek trwał długo, długo byliśmy w relacji i tego partnera już nie ma, to jest dokładnie taka sama sytuacja, jakby umarł, więc my musimy przejść tą żałobę. Jak puścić, jak to zrobić? Marlon zapytał. Zaraz będę o tym mówił, tak. Oczywiście jest cały sposób puszczenia emocji, cały proces. Jak to puścić? To takie trudne. Tak? Jest na to sposób, to nie jest takie trudne. Trzeba się po prostu tym zająć, trzeba się zająć sobą. Większość z nas zakłada, że prawdziwa miłość będzie trwała całe życie. I to nam jest wmawiane od urodzenia. Przychodzimy na świat, jesteśmy w rodzinie, i słyszymy od rodziców, od dziadków, od otoczenia całego, że jest prawdziwa miłość, jest rycerz na koniu, jest księżniczka i to jest po prostu na zawsze. Oglądamy filmy, w których jest to pokazywane. I zwłaszcza, gdy para stanie się przyjaciółmi, rodziną, złoży śluby, dopóki śmierć nas nie rozłączy, jest jeszcze formuła, więc jesteśmy już zabetonowani. I wówczas, jeśli dochodzi do rozłączenia, a zawarliśmy z kimś taką umowę, no w ceremonii, w kościele lub w urzędzie, no to zobaczcie, jakie to jest mocne. Poczuj to teraz. Mówisz komuś w kościele, że do końca życia, że nas, dopóki śmierć nas nie rozłączy, przyrzekasz, a potem tego nie ma. A jeśli nawet nie miałeś ślubu, to mówisz sobie w czułościach, kiedy się kochacie, że to już na zawsze, a potem tego nie ma. Więc to jest takie mocno kulturowe, wiążemy się, więc jest później trudne rozłączenie. Bardzo. A jeśli spotyka się tę osobę, no to wspaniale. Tak. Jeśli spotykamy tą osobę, która jest dla nas wspaniała, rozstanie równa się śmierć. W końcu słyszę, że ktoś się z tym zgadza. No oczywiście, no bo śmierć, to słowo, traktując dosłownie, oznacza śmierć czyjegoś ciała, czy jakiegoś człowieka lub zwierzęcia, ale też to jest śmierć, to jest po prostu koniec. Więc rozstanie jest końcem jakimś. I tyle. I kiedy jest śmierć, jest żałoba i to jest proces, który musimy przejść. On nam jest dany. Bez względu na to, czy się zgadzamy z tym, czy nie zgadzamy, no życia nie da się zaplanować i to jest dla nas proces, który przechodząc, wychodzimy z niego mocniejsi. Teraz ważne jest, w jaki sposób skorzystać z tego, w jaki sposób z tego wyjść. To jest bardzo ważne, aby on był jak najgładszy. Napisz, jeśli się z tym nie zgadzasz, napisz, co myślisz w ogóle o tym procesie zamykania. No bo trzeba przeanalizować w ogóle samo zdanie i żyć długo i szczęśliwie. To jest sprzed kilkuset lat uzgodnione jakieś sformułowanie, kiedy całkowicie w innej koncepcji ludzie żyli, kiedy nie było przepływu informacji, wymiany informacji, nie mieliśmy dostępu do całej ludzkości. Teraz siedząc w domu masz dostęp do praktycznie wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn na całym świecie poprzez Facebooka, Instagrama, inne social media, maile, możesz się skomunikować z każdym. A kiedyś nie, kiedyś w obrębie miasteczka, miasta, wsi, miejscowości i tak by to był zakres ludzi. Więc oni się wiązali rzeczywiście na długo. Proces jest potrzebny. Tak, Kinga. Należy żyć ze sobą w zgodzie. Dokładnie. Tak. Mam pogodzić się stratą, tylko jestem w domu i nie mam ochoty żyć. Tak, Don. Rozumiem. To jest naturalne, że w momencie, kiedy doznajemy tych mocnych uczuć ukończenia związku, też
Myślimy o tym, nie chce nam się żyć. Jesteśmy poranieni, nasze serce krwawi. To jest naturalny proces, który nas wzmacnia i uszlachetnia. Zaufajcie mi, tak właśnie jest. Jest to trudne. Sam to przechodziłem i wiem, że na końcu jest wielka nagroda. Ogromna. W postaci głębszego, piękniejszego, szczerszego, bliżej siebie życia. I spotkasz cudownego partnera, cudowną partnerkę. Ale aby to zrobić, trzeba w spokoju zamknąć tą relację, poczuć, co tu się wydarzyło, puścić, podziękować byłej partnerce i byłemu partnerowi. To trudne na pewno, co teraz mówię, ale wcześniej czy później podziękować z wdzięcznością i puścić. To jest bardzo ważne w tym całym procesie. To jest bardzo ważne, aby puścić. Powiedz mi, co czujesz, kiedy mnie słyszysz. Ja zostałem w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy 6 lat. Codziennie wspólne śniadania, kolacje, wieczory. Nie mogę patrzeć na to mieszkanie. Wychodzę bez śniadania, wspomnienia wracają. Tak, Michał. Oczywiście. Teraz to mieszkanie będzie przypominać ci o wszystkim. Kto wie, czy nie przyjdzie moment, żeby sprzedać to mieszkanie i kupić nowe, przeprowadzić się. Być może tak to będzie konieczne nawet. Tak czuję, jak teraz to czytam, jak to napisałeś, Michał, to tak to czuję, że to jest po prostu bardzo mocno energetycznie powiązane i tyle. Ale jeżeli było tylko twoje, no to łatwiej na pewno. Też są jakieś plusy tego, ale tak, czuję, co mówisz teraz, wspomnienia wracają. Bartek, właśnie jestem w trakcie kupna i przeprowadzki. No właśnie, no i to bracie najlepiej. To jest po prostu męska decyzja, mężczyźni są w ruchu, decyzja i tyle. I otwierasz nową przestrzeń. Daj sobie trochę przestrzeni, uwolnij emocje, zaraz powiem więcej. I piękne życie, piękna nowa przestrzeń przed tobą. Bo to też gorzkie rozstania, zakończenia. Co dzieje się w naszym mózgu po odrzuceniu przez tego, którego kochamy? Część naszego mózgu, która została aktywowana, gdy się zakochaliśmy, jest dokładnie tą samą mózgu, która jest stymulowana przy rozstaniu. I gdy zostajemy odrzuceni, jeszcze bardziej ona się stymuluje, jeszcze jest bardziej aktywna. Zamiast pozwolić nam zrobić rozsądną rzecz i skierować naszą uwagę na rozpoczęcie nowego życia, nowej relacji, zaczynamy rozkminiać proces utraty. I to jest po prostu biochemia. Tak działa nasz mózg. Jesteśmy rozgorączkowani, zmartwieni. Im bardziej myślę o tym, bardziej wolę skończyć. No jest smutek, Don, ale przejdziesz to. Przejdziesz, ponieważ bracie, tysiące ludzi to przechodzi, jak nie miliony. I ty też to przejdziesz. Tak. Przytul się, bądź ze sobą. Zaraz, myślę, że za chwilkę zobaczysz trochę promieni słońca, które wprowadzę. Tylko idę krok po kroczku. Także daj sobie czas i na pewno zajrzysz słońce. Chociaż rozumiem, czuję, co piszesz. Sam też się z tym zmagałem i miałem takie myśli. To jest naturalne. Miałem też myśli o tym, żeby zakończyć swoje życie. To jest naturalne, natomiast jest to kompletnie bez sensu, bo twoje życie jest piękne, jesteś cudowną, wspaniałą osobą, jak każdy człowiek. I teraz zmagasz się z czymś trudnym, ale wyjdziesz z tego silniejszy i mocniejszy znacznie. Tak. A co jeżeli... Zaraz. O, Ani, szybko przelatujecie. A co jeżeli on mówi, że nie wie, czego chce? No, to przyjdź, jak będziesz wiedział. To trzeba puścić i powiedzieć, okej, to jak nie wiesz, to jak się dowiesz, to daj znać, a jak ja jeszcze będę zainteresowany, zainteresowana, to wtedy zobaczymy. Natomiast nie można być w relacji z kimś, kto nie wie. To jest niemożliwe. Jeżeli jesteś w takiej relacji, że ktoś nie wie, a ty wiesz, to też należy
puścić to i powiedzieć, ok, to jak się dowiesz, to daj znać, a ja zobaczę, gdzie ja wtedy będę. I poczekać, co będzie. Ale ja kocham to mieszkanie, nie chcę zmieniać. No to nie zmieniaj. To nie ma jednej receptury. Jeśli kochasz mieszkanie, w którym jesteś, jest ci tam dobrze, czujesz się dobrze, to minie czas i to gdzieś tam przejdzie ta energia i tyle. Ale Michał miał konkretne już, że bardzo mu się to łączyło z tą relacją, która się zakończyła i postanowił sprzedać. I to też jest ok. Nie ma jednego tutaj rozwiązania. Trzeba poczuć siebie. Co czujesz? Co czuje twoje serce? Jak się masz? To jest najważniejsze. Teraz serce krwawi, więc ono nie zawsze powie wszystko, bo tam jest po prostu zalane krwią i ono nie jest w stanie też wypowiedzieć się w pełni. Jest rozżalone. Ale różne są sytuacje, bo też to, o czym teraz mówię, jest dla tych, którzy już przeszli tą żałobę. Są 5 lat później. Być może są w nowej relacji i czują, że ta relacja nie może pójść dalej, bo coś ich trzyma. Bardzo często trzyma ich były związek. Napisz, jeśli tak masz. Kto dawno temu się rozstał, jest w nowej relacji albo nie jest w relacji, ale dawno temu się rozstał i czuje, że gdzieś jeszcze w tej relacji utknął. Coś go jeszcze trzyma. Zmień wystrój, napisała Beata. No na przykład tak. Można zmienić wystrój i już się zmieni energia. Odrzucenie przez tego, którego kochamy, wywołuje w mózgu aktywność podobną do doświadczenia osoby uzależnionej od narkotyków. To jest nagle takie wywalenie po prostu, że my jesteśmy w jakimś takim szaleństwie i domagamy się jeszcze i jesteśmy w tym. Tak, to jest bardzo ważne, ale to jest często na początku, pierwsze miesiące po takim mocnym, długim związku, który gdzieś zakończył się. Są różne etapy. Inaczej czujemy się, jak wczoraj nastąpiło zakończenie związku, miesiąc temu, a inaczej za pół roku, a inaczej za rok, a inaczej za 4 lata. Po roku, po 2 latach, nawet z największej opresji, nawet bez żadnej praktyki uwalniania emocji, już mamy dystans. Oczywiście energetycznie może nas to trzymać, ale już radzimy sobie, już jest gładko. Ginia pisze, Michał, jedno rozstanie po 19 latach dałam radę, poznając kolejnego partnera. Po ponad 6 latach znowu to przechodzę. Daję radę, ale jest ciężko. Dzięki, Kinia, że się dzielisz. Zaraz dam rozwiązanie tego. Tak, trzeba po prostu takie może banalne dam radę, ale ono rzeczywiście musi być powtarzane, jest to bardzo potrzebne. My tego potrzebujemy, nasz mózg tego potrzebuje, bo w mózgu właśnie bardzo dużo rzeczy się odbywa. Jest od miłości do nienawiści jest jeden krok, to znaczy w naszym mózgu dokładnie ten sam ośrodek, który odpowiada za miłość i odczuwamy miłość, dokładnie również w tym samym tej części mózgu jest nienawiść, odczuwamy nienawiść. Dlatego to powiedzenie od miłości do nienawiści jeden krok, bo to jest tak naprawdę prawie że to samo. Czyli nawet jeśli nienawidzimy kogoś, to jest praktycznie to samo, co byśmy go kochali. To jest emocja, która nas trzyma i związuje. I to jest clue procesu od rozstania do równowagi. Kogoś kochałeś, teraz nienawidzisz bardzo często, albo jakieś emocje są do tej osoby, są negatywne najczęściej, bo zostaliśmy zranieni, to jest naturalne, że no, trudno odczuwać miłość i radość, kiedy zostaliśmy sami odrzuceni i wtedy pojawia się właśnie nienawiść, niechęć, ale to są uczucia, które cię blokują i dalej trzymają i przywiązują do tej osoby. Czyli czasami spotykam takie pary, że jest jakaś para i ktoś w tej parze, nawet niedawno spotkałem takich klientów, no i kobieta z tego związku jakiś czas temu miała długoletni związek. No i ona opowiadała i chwaliła się, jak to nienawidzi swojego byłego męża. Mówiła to przy nowym partnerze. No i to od razu taką energię wprowadza zamieszania. No ona jest związana dalej z tamtym mężczyzną, z byłym mężem.
bo nie puściła go, nie przeprowadziła procesu uwalniania, a więc jak ma nawiązać relację z tym nowym partnerem? Jak ma stworzyć nowy związek, skoro siedzi w tamtym związku jeszcze przez to? Co można odpoczywać od drugiej osoby? Pozostawienie w związku i chęć terapii po pierwszej zdradzie to brak próbowania. No widzę, że temat jest gorący. Dużo osób, dużo piszecie. No i teraz właśnie przeciwieństwem miłości jest nienawiść, ale też obojętność. I nienawiść jest tak silną więzią jak miłość. I szybko tworzy negatywną więź z byłym partnerem. Czyli dalej to jest więź. To nie jest więź miłości, tylko jest więź nienawiści. Ale dalej jesteśmy w związku, dalej jesteśmy w relacji. No i teraz należy przeprowadzić proces wychodzenia z tego, zamykania tej relacji. Bo jaki jest nasz cel teraz? Nasz cel jest taki, żeby i więzi miłości upłynnić i więzi nienawiści, żeby mieć szacunek do tej osoby i wdzięczność za to doświadczenie, ale nie być uwiązanym negatywnymi emocjami i pozytywnymi wspomnieniami co najwyżej, natomiast jakby, żeby to puścić całkiem po to, po to, by móc stworzyć nową, piękną relację z innym człowiekiem lub ze sobą samym. Bo teraz bardzo ważną rzecz powiem. Ty sama jesteś najważniejsza. I ten proces rozstania jest też właśnie po to, by przyjrzeć się, jaki ja jestem ze sobą. Czy ja siebie kocham? Zobaczcie, jak to w ogóle brzmi. Czy ja siebie kocham? Zadaj sobie to pytanie. Czy ja siebie kocham? Bo jeżeli odpowiedź jest nie kocham siebie albo nie wiem, to już jest bardzo ważna wskazówka. Bo nie można nawiązać nowej relacji opartej na miłości z innym człowiekiem, jeżeli nie kochamy samych siebie. Muszę kochać siebie, by móc pokochać drugiego. I teraz znowu pewne są blokady, bo jesteśmy od dziecka uczeni przez rodziny, przez szkołę, przez środowiska, że jak kochasz siebie, myślisz o sobie, to chyba jesteś egoistą, egoistką. I to jest jakaś po prostu wierutna bzdura. To jest jakiś kulturowy wkręt. Właśnie masz siebie kochać, masz sam siebie zająć, umieć zająć. Masz się sama sobą umieć zaopiekować, przytulić, pokochać i zobacz. Bo też zaglądam tutaj na komentarze, bo jest ich na maksa dużo. Jeżeli sam siebie kochasz, to wówczas jesteś niezależny w tej miłości. Jeżeli spotykają się dwie osoby kochające siebie, mogą stworzyć prawdziwą, kochającą miłość. I to jest jakiś kierunek, to jest idea. Tak. Jakie są zagrożenia związane z oczekiwaniem na uzdrowienie twojego złamanego serca? Jeśli naprawdę wciągnąłeś osobę głęboko jakby w siebie, w rdzeń swojej istoty, czyli taki długoletni, długotrwały związek, to się splątuje też twoja tożsamość z tożsamością tej osoby. I trudno to szybko oczyścić. To wymaga czasu, po prostu dlatego, że tylko tego chcesz, to nie wystarczy. Zerwanie zewnętrzne może być szybkie, ale wewnętrznie rzadko takie jest. Wewnętrznie potrzeba czasu na zerwanie energetycznych więzów. I jeśli kiedykolwiek próbowałeś rozplątywać takie skołtunione włosy, to może to właśnie wyglądać podobnie. Że jest to kołtun na głowie, to jest splątanie energetycznie, rok po roku, dzień po dniu, wszystko się nawarstwiło, wyjazdy, wspomnienia, dzieci, pieniądze, mieszkania, coś i to jest po prostu kołtun. I teraz samo po prostu się to nie zrobi. Jeżeli się tym nie zaopiekujesz, to będzie to trwać latami. Bo może to trwać w nieskończoność. Dlatego świadome rozstanie, energetyczne rozłączenie jest bardzo ważne. To trzeba
zmienić paradygmat, czyli przyjąć perspektywę, że świadome rozstanie jest możliwe lub wręcz konieczne, potrzebne. I to jakby ja do tego doszedłem na podstawie swojego rozstania po długoletnim związku, gdzie po prostu zobaczyłem, że jak masz jakieś wspólne rzeczy, pieniądze, dzieci, jakieś sprawy, to jeszcze to jest ważniejsze, żeby gładko wejść w to świadome rozstanie i z wdzięcznością. Dobrze, idźmy dalej. Napisz, jak czujesz to, co słyszysz. Anna. Michał daje okejkę Annie. Dziś jak łzy mi leciały, to przyszedł, się przytulił. Tak. Napisz, jak się czujesz. Aby urzeczywistnić, coś mnie wywaliło. No tak, to jest mocne. Dotykamy mocnych spraw, więc wywalają nas. Tak. Możesz tak się czuć. Pozwól sobie na to. Czuj, jak cię wywala. To jest ok. Aby urzeczywistnić ideał świadomego i spokojnego rozstania, opracowałem proces, który pomaga przejść po tym ciernistej drodze. Tak, no bo to jest w jakiś sposób ciernisty proces przejścia po utraconej miłości. Zmęczona Monika się czuje. No tak. Zmęczenie jak najbardziej. Jesteś już późno. Tak. Ten kołtun do mnie przemawia. No tak. Tak, szczególnie jak ktoś ma długie włosy, to doskonale wie, co to może być kołtun. No i ten proces przejścia po tym ciernistej drodze, ciernistej, no bo właśnie z cierpieniem związanym po utraconej miłości, i bezpiecznie mieć jakąś drogę przejścia. To jest bardzo ważne, aby móc czuć się bezpiecznie, żeby wiedzieć, w którym kierunku iść. No bo tutaj kilka osób pisało, że jest właśnie świeżo w trakcie rozstania, tuż to się wydarzyło. No i właśnie, czy masz się do kogo zwrócić? Napiszesz do kolegi, do koleżanki, do przyjaciół, bliskich osób, ale czy oni coś o tym wiedzą? Czy dostajesz tylko porady pod tytułem, no jakoś to będzie, może wróci, może nie wróci, coś tam. No właśnie, Kinga pisze. Tak, no i to są takie po prostu, no i nic z tym nie da się zrobić, bo to są takie porady, które nic nie wnoszą. Porady osób, które chcą być z tobą, oczywiście jest im jakoś szkoda, czują, że cierpisz, ale tak naprawdę nie są w stanie ci w niczym pomóc, bo nie wiedzą, co zrobić. Bo to, ta sytuacja ma oczywiście swoje źródło o wiele w tym związku, a tak naprawdę o wiele wcześniej. Ta sytuacja ma źródło w twoim domu rodzinnym, ponieważ do 15 roku życia w naszych domach dowiedzieliśmy się od naszych rodziców lub naszych opiekunów, nauczyliśmy się różnych sytuacji, przeżyliśmy różne traumy i teraz nam to wywala w taki lub inny sposób. Uwikłaliśmy się w głęboką relację, gdzie nie było równowagi i teraz stajemy do tego. Michał. Napisałem już kilka listów, pomaga na chwilę. Super, okej, pomaga na chwilę, ale masz już to. Bo to są mikrokroczki. Mikrokroczki, mini kotwice. Super, pisanie listu jest super, dlatego że bez względu na to, co tam piszesz, a nawet jak nie masz pomysłu na list, to pisz po prostu to, co ci do głowy przychodzi, ten ciąg myśli, wypisuj bzdury, przekleństwa, wyklinanie, cokolwiek tam jest, to puszcza. Puszczasz emocje, one wypływają, czujesz się lepiej. To jest super sposób
Dzięki, że o tym wspomnieliście, bo ja o tym bym nie powiedział dzisiaj. A pisanie listu jest bardzo dobrym sposobem, nawet jeśli nie jesteś w rozstaniu, a masz jakieś napięcie związane z jakąś sytuacją, to wspaniałym sposobem do uwalniania emocji jest właśnie pisanie listu. To jest genialny sposób. Także brawo, tak, tak. To w każdej chwili każdy z nas może zrobić. Albo napisać list, albo pójść z domu, wyjść gdzieś na pole, wykrzyczeć się, po prostu wypuścić to, co w nas jest. Pozwolić sobie na płacz, nie blokować płaczu. Czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, nie blokuj płaczu, wypłacz to. Jeśli masz napad płaczu, czujesz to, niech to idzie, poczujesz się za chwilę lepiej. Mi to chyba seria książek powstanie zaraz. Nie rozumiem, Monika, ale rozumiem, że coś mi chciałaś przekazać tutaj tym. No i teraz chciałbym zaproponować 5 etapów świadomego rozstania. Pierwszy etap to jest znajdź emocjonalną wolność. Znajdź emocjonalną wolność. Twoje zadanie to wykorzystać intensywność trudnych emocji, które odczuwasz. Wykorzystaj je. One są, one na razie tobą zarządzają. Nie wiesz, co się dzieje, a teraz zauważ je i wykorzystaj, że one się pojawiają, czyli emocje, które odczuwasz, i przekształć je z destrukcyjnego impulsu, który wyrządza ci jakąś teraz krzywdę, w konstruktywną energię trwałej, pozytywnej zmiany. Czyli i to da ci wolność, ta nienawiść teraz, ta niechęć, to cierpienie, ból, to wszystko, przyjrzyj się temu, zauważ i przekształć to w energię do pozytywnej zmiany, że zacznij zarządzać tymi emocjami, które się pojawiają. I te konstruktywne energie mogą pomóc w katalizowaniu własnego rozwoju. To jest bardzo ważne. I to będzie rozwoju poza osobą, z którą byliśmy w związku. Czyli idziemy w niezależność i wolność, bo to jest bardzo ważne przed kolejną relacją, do której wcześniej czy później dojdzie, wcześniej czy później zwiążesz się, nawet jak wydaje ci się to teraz niemożliwe, nawet jeśli chcesz wrócić do swojej byłej partnerki, byłego partnera, bo też takie są myśli, to wcześniej czy później zwiążemy się z nowym partnerem. I po to, żeby nie wrócić do tej samej sytuacji, teraz właśnie jest proces wzrostu świadomości. Wykorzystaj tą sytuację, wzrośnij na niej. Więc pierwszy etap świadomego rozstania to jest odnalezienie emocjonalnej wolności. To jest bardzo, bardzo ważny etap, gdzie właśnie przekształcam te procesy emocjonalne, negatywne, tak zwane, w pozytywne i we własny rozwój, czyli płaczę, chce mi się płakać, okej, okay, poddaję się temu płaczowi, niech on wypłakać chce się, niech to wyjdzie ze mnie i nagle zyskuję tą energię, puściło mi, czuję się lepiej. Złap to wtedy, bądź z tym. Drugi etap. Napisz, jak czujesz to. To czujesz, ten pierwszy etap. Dokładnie, skupić się na własnym rozwoju duchowym, nowe umiejętności, Ania napisała. Fajnie. Napisz, jak to czujesz. Ja już przechodzę do drugiego etapu. Drugi etap. Odzyskaj swoją moc i życie. Odzyskaj swoją moc i życie. Zwróć uwagę na siebie, aby odkryć, jaką rolę odgrywasz w tym, co się wydarza między tobą a partnerem. I nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Jaką rolę odgrywasz w tym, co się wydarza między tobą a partnerem? Jaka to jest rola? I musisz zadawać sobie sprawę, że jeśli kiedykolwiek masz nadzieję na miłość w swojej przyszłości, a przecież tak będzie, musisz zrozumieć swoją rolę w tym, jak się sprawy potoczyły w tym związku, który właśnie się skończył, aby zapobiec powtórzeniu się tej sytuacji. Więc zobacz, ok,
płaczę teraz, jest po rozstaniu, świeżo lub minęły lata. Jaką odegrałem, jaką odegrałam rolę w tym rozstaniu? Złap to i odzyskaj moc, poczuj to. Dlaczego? Bo nie chcesz tego powtórzyć w kolejnym związku. Bo nie chcesz, żeby do tego cierpienia doszło. Chcesz stworzyć długi, piękny związek. Dwójka jest w punkt. Dziękuję. Wszystkie, mam nadzieję, że wszystkie są w punkt. To jest długi proces tworzenia tego procesu właśnie wyjścia. Co czujesz? Napisz, co czujesz. Dokładnie. Dzięki, Kinga. Dokładnie. Trzeci etap uwalniania po rozstaniu. Ulecz swoje serce i szukaj rany. Czyli przełam wzorzec. Trzeci etap nazywa się przełam wzorzec. Ulecz swoje serce i szukaj rany. I źródła złamania i pęknięcia tego twojego serca, które ma miejsce w twoim domu, rodzinie i rodzicach. Tam jest początek. Wiem, że teraz może się wydawać to szalone niektórym, ale źródło tej sytuacji jest w twoim domu, a nie w twoim byłym partnerze, nie w twojej byłej partnerce. Ona tylko ci pokazał tą sytuację. Minęło 29 lat, albo rok, albo pół roku, albo 10 lat. Tyle czasu to zajęło i teraz to widzisz. Na przykład w domu rodzinnym podczas rozwodu rodziców. I teraz stajesz w pozycji bezdomnej osoby. Bezdomnej, bezbronnej. I przeżywałeś to w domu. Czy twoi rodzice się rozstali? Czy się rozwiedli? Czy się kłócili? Czy była pełna harmonia i miłość? To jest bardzo ważne, co było w domu. I teraz, jeżeli mieliśmy w domu taki chaos, gdzie rodzice się spierali, kłócili, rozstali, rozwodzili, byli w separacji, to my teraz czujemy to podwójnie. To serce krwawi potrójnie, nawet za tamtą chwilę i za tą. Ale ja nie chcę być już z nikim. Ja jej oddałem serce i zostałem z złamanym sercem, smutkiem i żalem. Okej. Cierpienie, tak. Wszystkie na razie w punkt. Okej. Nie chcesz być teraz z nikim i bardzo dobrze. I bądź ze sobą samym. To jest teraz najważniejsza chwila dla ciebie. Być ze sobą. Dokładnie tak. On mi pokazał, gdzie jest źródło mojego bólu. Tak, Milena. Dzięki, że powiedziałaś to, napisałaś. Pokazał ci twój były partner źródło bólu. I teraz ważne jest w tym etapie, żeby uświadomić sobie historię, która spowodowała to doświadczenie. Czyli wracasz do źródła, do domu, do rodziców najczęściej, albo opiekunów, w zależności od tego, gdzie się z kim się wychowywaliśmy. Najczęściej są to rodzice. I zobacz to. Przytul się do tego, rozszerz swoją świadomość. Oglądasz tutaj swoje życie jak film. I historia po historii. Próbuj odkryć, w jaki sposób to się wszystko wydarzyło. Możesz teraz powielać tę smutną historię. Jak się z tym masz? To jest trzeci etap przełamania wzorcu i sięgnięcia do źródła. Czwarty etap. Zostań alchemikiem miłości. Naucz się, jak oczyścić powietrze z wszelkich pozostałych urazów i weź odpowiedzialność za to, w jaki sposób uczestniczyłeś w tym związku, uczestniczyłaś w tym związku. Weź odpowiedzialność za swoje. Po prostu weź za to, co twoje było też w tym związku. Bo to nigdy nie jest tak, że jedna osoba jest w 100% za wszystko odpowiedzialna, a druga w nic. Nic. Zero. Jesteśmy pół na pół zawsze. Jakkolwiek by się z tym zgadzać czy nie zgadzać, związek tworzą dwie osoby.
Więc jest pół na pół. I teraz zauważ to. Zobacz to. Poczuj to teraz. To jest mocne. Kinga napisała. Mimo, że mam 42 lata, to od pół roku jestem dopiero świadomą osobą. No tak, tak. Teraz jest fala rozwoju świadomości. Tak jest. Teraz jest fala, ludzie się budzą, są świadomi, a takie sytuacje rozstania jest tak mocne, jak śmierć bliskiej osoby i to nas po prostu tak poniewiera, że błyskawicznie rozszerzamy się i świadomość zyskujemy. Tak. Czwarty etap. Zostań alchemikiem miłości. Naucz się, jak oczyścić powietrze z wszelkich pozostałych urazów i weź odpowiedzialność za to, w jaki sposób uczestniczyłeś w tym związku. I chociaż nie ponosisz odpowiedzialności za różne destrukcyjne wybory, których dokonuje twoja była partnerka lub twój partner, to z czułym sercem możesz przyznać, że twoje zachowanie w jakiś sposób też wpłynęło na twojego partnera. I tu jest wymiana właśnie, to jest to pół na pół. I jak będziesz w gotowości, to podziel się z tym, ze swoim byłym partnerem, było partnerką. Powiedz, że biorę, co było moje, a dziękuję ci, co dostałam od ciebie. I to udrożni przepływ w waszej relacji. Otworzy nowe perspektywy i całkowicie zmieni sposób myślenia byłego partnera, byłej partnerki. Otworzy kanał komunikacyjny i energetyczny i komunikacji z byłym partnerem, partnerką, a więc się upłynni. Będzie przestrzeń, żeby puściło. Czytam też komentarze. Ja też zerwałam i też tęsknię. Napisała Anna. Aniu, ale napisz, a za czym dokładnie tęsknisz? Zastanów się, co było, co dokładnie w tej relacji, za czym dokładnie tęsknisz w tej relacji? Co takiego było w tej twojej relacji, za czym teraz tęsknisz? Sylwia napisała, czy może być uzależnienie od miłości? No, ciekawe, może być, tylko czy to jest miłość? Bo miłość w swojej naturze i definicji jest czysta. Nic nie chcę. Kocham i nic nie chcę w zamian. A jak jestem uzależniony od miłości, no to uzależniony, tak jak od innych substancji i rzeczy, chcę więcej. Czy to jest czyste? Czy uzależnienie jest czyste? Czy może być w związku z tym miłością? Zadaj sobie to pytanie. Piąty etap. Stwórz swoje nowe, szczęśliwe życie. Rozstanie pomaga przywrócić lepsze i częstsze relacje wśród przyjaciół, wśród rodziny. I to jest super, bo nagle odzyskujemy kontakt z ludźmi, z którymi mieliśmy gdzieś zamknięte to, albo sami ich podsuwaliśmy, bo tak głęboko byliśmy w tej relacji, że zapomnieliśmy, że mamy rodzinę, mamy siostrę, mamy brata, mamy mamę, tatę, kolegów, przyjaciół, wszystko z partnerem, z partnerką. No to jest naturalne, oczywiście, to jest najbliższa nam osoba i teraz odzyskują nasi bliscy, inni. Tak. I zaczyna się otwarcie na nową relację. Na to, że kiedy zadbamy o siebie, uwolnimy emocje, zaczniemy otwierać się na stare kontakty, ale też zaczniemy otwierać się na nowe. A to takie dociśnięcie nas otworzy, nasze serce jest otwarte i jest możliwość wówczas poznania nowych osób, ale my już jesteśmy w innym punkcie. Kiedy puścimy, kiedy udrożnimy z naszym byłym partnerem, byłą partnerką relację, no to wówczas jesteśmy już w bardzo głębokim procesie nastawieni na nowe. Nie jest wykluczony wówczas powrót nawet, ale wtedy zadasz sobie pytanie, czy na pewno chcę wracać.
Jak minie czas i zrobisz te wszystkie punkty oraz uwolnisz emocje, do czego namawiam najbardziej, cała praktyka, o której zaraz powiem, to wówczas zadasz sobie pytanie, czy na pewno tego chcę? Czy na pewno ja chcę powrotu? Ja zaryzykuję tutaj odpowiedź, że nie chcesz tego już i nie będziesz chciał, bo otworzą się takie piękne nowe perspektywy, że w jakim celu? I twój były partner, była partnerka też dostanie nowe przestrzenie. Ważne, żeby podziękować sobie za to, co było i otworzyć się na nowe. To jest bardzo ważny proces. Napisz, co czujesz, kiedy to mówię. Michał napisał, czy możliwy jest powrót po 6 miesiącach ciszy? Czy partnerka poszła już własną drogą? Michał, nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, bo musiałbym znać ciebie, poznać twoją historię i partnerki, ale i tak w ogóle bym zostawił to. Bo jeżeli macie być razem, to będziecie razem, jakkolwiek banalnie to nie brzmi. I ten, im więcej czasu teraz poświęcisz sobie na swój rozwój i uwalnianie emocji, tym twoja atrakcyjność wzrośnie. I nawet jeśli chciałbyś wrócić do byłej partnerki, to ona to zobaczy wtedy, poczuje to, zobaczy, że jesteś inny, że nie ma już tego, od czego ona odeszła. Jest nowy człowiek ciekawy i wtedy masz szansę na powrót, jeśli tego chcesz. Natomiast jeśli tkwisz w tym, co było, nic nie zmieniasz, nie puszczasz, to przy pierwszym kontakcie z nią nawet, jeśli by do niego doszło, to ona zobaczy, o kurczę, to jest ten sam gość, a przecież ja już nie chciałam tego. I koniec. Więc jak najwięcej inwestuj w siebie. Jak najwięcej inwestuj w siebie, żeby ruszyć z miejsca. Do przodu. Okej. Okay. Moi drodzy, przygotowałem pewien program uwalniający, prowadzący do uwolnienia po rozstaniu. Napisz proszę, czy chciałbyś, żebym troszeczkę o nim opowiedział, czy chcecie się z nim zapoznać. Stworzyłem go przez bardzo długi czas. Jest on związany z moim doświadczeniem, z praktyką jako psychoterapeuty, z kontaktem z klientami. Dziesiątki klientów, którzy przychodzą z parami, z którymi pracuję, z bardzo dużo doświadczenia i stworzyłem cały program, proces, w jaki sposób się uwolnić od sytuacji cierpienia w rozstaniu. Jak uleczyć cierpienie po zakończonym związku i pójść do przodu. Don napisał, tak poproszę, no super Don. Fajnie, to znaczy, że nie jest tak źle, że chcesz tego i ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, bo poczułem, co piszesz, sam to przeżywałem. Sam to przeżywałem, wiem, że to jest trudne, że potrzebujesz teraz utulenia i zdaj sobie ten czas. A teraz ja się podzielę i jakoś postaram się wesprzeć. Dzięki temu programowi nauczysz się świadomego zakończenia przeszłej relacji i ruszenia do przodu, pójścia w pełnię życia, pełną piersią. Jeżeli masz problemy, mierzysz się z problemami, cierpisz i myślisz o swojej byłej, o swojej byłej partnerce, o swoim byłym partnerze, nie wiesz, jak dalej żyć bez swojego ex. Tutaj są takie osoby, które pisały to. Masz wrażenie, że twój każdy związek kończy się tak samo, kolejny, to jest ważne, bo załóżmy, że już po tej dużej relacji jest minęło miesiące czy lata, są kolejne związki, a one się kończą z jakiegoś powodu. Ważne, bo tam jesteś utkwiony, w tamtej sytuacji utkwiona. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czemu właśnie mi się to przytrafiło, a chcesz stworzyć długi i stabilny związek, ale coś nie wychodzi, coś nie trybi, coś cię trzyma, zastanawiasz się, czy spotkasz kogoś wartościowego w swoim życiu, to właśnie to, co przygotowałem, jest dla ciebie idealne. Jeżeli borykasz się z tymi emocjami, z tymi problemami, to jest bardzo ważne, bo bez tego, co tracisz w ogóle, jakby kiedy nie robisz nic z tym? Zamykasz się na swoje szczęście na wiele tygodni, miesięcy i czasem lat.
że po prostu coś udajesz, coś oszukujesz, a tam jesteś utkwiony, utkwiona. Bez świadomego rozstania przeszłe relacje zostają z tobą. Jak masz ich dwie, trzy, pięć, to po prostu idziesz do nowego związku, a tam tak naprawdę spotykasz nową partnerkę, a cztery stoją za tobą. I spotykacie się nie we dwoje, tylko w piątkę na randce. Trzeba to puścić wszystko, trzeba to udrożnić. Nawet jeśli myślisz, że już jest po wszystkim, to właśnie w podświadomości twojej, czy nawet w energii, te osoby są z tobą razem. No i właśnie najważniejsze teraz to jest to, żeby się nie martwić, bo jestem tutaj z wami i dzielę się swoim doświadczeniem i przygotowałem kurs od rozstania do równowagi. Kurs od rozstania do równowagi. Zapraszam was na stronę odrozstaniadorównowagi.pl. Taka jest strona, gdzie ten kurs został przygotowany. Tak. Tu pojawił się w komentarzach link odrozstaniadorównowagi.pl. Zapraszam wszystkich. Jeszcze raz powtórzę, odrozstaniadorównowagi.pl. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pisałem przez wiele miesięcy ten kurs w oparciu o doświadczenie swoich klientów. Jeżeli cierpisz po rozstaniu, szukasz wsparcia i drogowskazu po przeszłej relacji, która się już zakończyła, myślisz o eks i nie daje ci to spokoju, bez względu na to, ile czasu minęło, to kurs od rozstania do równowagi jest super. Właśnie cię wesprze w tym. O, tutaj pojawiła się strona teraz odrozstaniadorównowagi.pl i serdecznie was tam zapraszam. Jeżeli chcesz zbudować szczęśliwy związek i uwolnić się od poprzedniego, to właśnie jest to kurs dla ciebie, bo zyskasz spokój i harmonię na wyciągnięcie ręki. I to jest wspaniałe. Czego się nauczysz na tym kursie? Jak nie przedłużać, nie przeciągać żałoby. Żałoba jest potrzebna, ale też nie przeciągnąć tej żałoby po zakończonej relacji. Czas żałoby jest konieczny, aby ta relacja się zakończyła, ale nie można za długo w tym utknąć. Jak uzdrowić się ze smutku i poczucia straty? Dowiesz się na tym kursie. Sięgniemy do głębokiej siły życiowej, do relacji z matką, z ojcem, dzięki którym wejdziesz na ścieżkę do uzdrowienia. Twoje przeszłe relacje wpływają, czy zadajesz sobie pytanie, czy twoje przeszłe relacje wpływają na twój związek. Prawdopodobnie już po dzisiejszej naszej rozmowie wiesz, że wpływają. I na tym kursie dowiesz się, jak uwalniać się energetycznie od swoich przeszłych relacji. Powtarzam, chociaż jest tu napisana strona odrozstaniadorównowagi.pl. Dowiesz się na kursie, jak uwierzyć w siebie, bo właśnie to poczucie braku wiary, uwięzienia jest bardzo głębokie. Teraz tak do mnie przyszło, że chociaż tam, jak już niektórzy z was weszli na stronę odrozstaniadorównowagi.pl, tam zobaczą cenę na końcu, ona wynosi 397 zł, ale tak po prostu super komentowaliście, super pisaliście, naprawdę byliście aktywni, że teraz do końca naszego spotkania zostało jeszcze jakieś 15 minut, 20 i na te 15 minut w nagrodę za to, że tak dużo pisaliście, obniżam tą cenę na 299 zł do końca naszego webinaru. Także jeszcze jest niższa cena. Nawet jak klikniecie w tą cenę 397, to pojawi się 299. Ale to jest tylko, zaraz powiem dalej o cenie i o tym, o całym programie. Natomiast na ten moment jest w ogóle super cena na 15 minut. Potem będzie 397, czyli 100 zł drożej. Dowiesz się jeszcze, jak uzdrowić relacje z byłym partnerem, partnerką. Często nawet po zakończeniu związku wiele nas łączy. Są to dzieci, kredyty, interesy, firmy, jakieś złe emocje, smutek. Od tego wszystkiego trzeba się pooddzielać. Jeżeli jesteś w tym miejscu,
Rozpaczasz po przebytym związku, czujesz pustkę w środku, nie wiesz, jak zacząć wszystko od nowa, to ten kurs jest dla Ciebie. Moja wiedza, którą się dzielę, którą dzieliłem się z Wami dzisiaj, o wiele, wiele głębszym poziomie, jest dla Ciebie. Ten kurs to jest 8-dniowy kurs, mnóstwo medytacji, mnóstwo prac, ćwiczeń i to są krótkie filmy, 5-10-minutowe, także to też nie zajmuje dużo czasu, a ta praktyka po 8 dniach będziesz całkiem w innym miejscu. Zaraz o tym więcej powiem. Ale powiedziałam o tej promocji, bo to było spontaniczne teraz. Tak naprawdę super, super się z Wami tutaj było i dużo piszecie, więc wyprzedziłem troszeczkę informacji o cenie. Po kursie od rozstania do równowagi poczujesz spokój i harmonię. Zyskasz pewność siebie. Uwolnisz emocje z dumą i z radością. Zaczniesz kolejny etap w swoim życiu. Będziesz zyskał gotowość na nową relację, nawet jeśli nie od razu, to ten mechanizm energii już się uruchomi. No i upłynnisz tą relację, udrożnisz ze swoim byłym partnerem, byłą partnerką. Z szacunkiem. Co jest kluczem w ogóle, żeby pójść dalej. Ruszyć dalej. Każdy z nas zmierzył się z rozstaniem. I szkoda, że nikt dotąd nas nie nauczył, w jaki sposób sobie z tym radzić, ale teraz masz to na wyciągnięcie ręki, bo dzielę się właśnie swoim doświadczeniem z Tobą. Od kogo będziesz się uczyć? Ode mnie. Ja prowadzę ten kurs. Nazywam się Bartek W. Stefański i bardzo się cieszę, że będę mógł się podzielić z Tobą. Jestem psychoterapeutą, terapeutą relacji. Pracuję z uwalnianiem emocji. Wspieram osoby w różnych procesach, różnymi sposobami terapeutycznymi, ale w szczególności zajmuję się relacjami, pracą z relacjami i związkami. Napisałem e-booka Tajemnicy Związku oraz Od rozstania do równowagi. Napisałem też książkę Medycyna Życia, trochę szerzej traktującą, ale również tam jest o relacjach. Prowadzę też podcast Medycyna Życia, wcześniej nazywany Budzimy się do życia i on ma 350 tysięcy odsłon do tej pory. Prywatnie jestem też tatą dwóch córek. To jestem ja. Także serdecznie Was zapraszam i do dołączenia do kursu, do szkolenia. To otrzymasz dołączając do kursu Od rozstania do równowagi. 8 dni pracy, 8 lekcji wideo, czy 8 dni pracy, 12 lekcji wideo. W ciągu tych 8 dni w niektórych dniach są podwójne lekcje wideo. 9 medytacji prowadzonych, uwalniających. Te medytacje są wspaniałe. Długo je nagrywałem, długo je pisałem. Oraz 8 ćwiczeń na każdy dzień. Myślałem o tym, żeby zrobić to więcej dni, ten kurs dłuższy, natomiast uznałem też, że 8 dni jest takie optymalne, że pracujemy, zajmujemy się różnymi rzeczami na co dzień, więc 8 dni to jest perfekcyjny czas, żeby zająć się sobą i żeby mieć już realne efekty związane z cierpieniem, w którym jesteśmy. Jest proces krok po kroku. Pokazuje, jak uwolnić emocje i stanąć pewnie na nogach. Jest to wsparcie wieloletniego praktyka, wiele, wiele lat w pracy terapeutycznej, psychoterapeutycznej ze związkami. Oprócz tego jest grupa na Facebooku Tajemnice Związku. Jest to prywatna, tajna grupa, do której mają dostęp tylko osoby, które wykupiły dostęp do kursu. Tam, więc nikt Was nie widzi na tej grupie, zostajecie dołączani niezależnie i to jest grupa wsparcia. Grupa wsparcia, wszyscy członkowie, wszystkie osoby, które wykupią dostęp do kursu, dostają dostęp do Facebooka, na którym po pierwsze między sobą się wymieniacie doświadczeniami, tak jak dzisiaj tutaj w komentarzach, a dodatkowo jeszcze ja robię live'y. Live'y robię przynajmniej dwa live'y tygodniowo robię w trakcie trwania całego kursu. I tam możemy się wymieniać, pisać o tym, w czym jesteście, jakie kurs przynosi Wam rezultaty oraz co po kursie.
także zyskujecie różnych znajomych i relacje. Tak jak tutaj już niektórzy z Was pisali, czytam też komentarze, niektórzy z Was pisali, już nawiązali relacje, wspierali się, to tam na tej grupie Tajemnice Związku, zaznaczam tajnej grupie i prywatnej, więc ona jest niewidoczna teraz, ja dokładam tam osoby, tam anonimowo mamy wsparcie i piszecie między sobą, zyskując dużo bardzo, bo zobacz, będziesz mógł się komunikować, będziesz mogła się komunikować z kimś, kto jest w podobnej sytuacji. Czyli nie już tam z kolegą, który ma teraz dziewczynę, czy koleżanką, czy matką, czy ojcem, czy ludźmi w relacji, którzy ciebie kompletnie nie rozumieją, tylko z kimś, kto to przeżywa teraz, albo przeżywał niedawno i to rozumie. Także to jest super. Super. To jest bardzo fajna rzecz, taka grupa, gdzie masz ogromne wsparcie. Oprócz tego różne ćwiczenia, istota kursu, różne pliki w PDF-ach przygotowałem również, które są warsztatowe i Cię wspierają. Oprócz tego jest gwarancja najniższej ceny. To znaczy kurs jest teraz najtańszy, jaki może być. Jeszcze go obniżyłem w trakcie kursu, jeszcze w trakcie teraz mówienia o nim, więc już taniej nie będzie. I to jest naprawdę super cena, bo cena będzie rosła. Dostajesz dostęp aż na rok. Czyli będziesz przez rok, możesz go obejrzeć wielokrotnie. Wielokrotnie. No i kurs jest w formie wideo. Medytacje są profesjonalnie nagrane, a medytacje są w formie audio. Ile jest wart w ogóle taki kurs tak naprawdę? Życie w szczęściu i miłości bez poczucia pustki i cierpienia, no to nie, chyba jest bezcenne tak naprawdę. Tu jakbym niektórych osób zapytał, i to jest bezcenne, życie w spokoju emocjonalnym. Średni koszt kilku sesji terapeutycznych dla osób po rozstaniu to jest 1360 zł, czyli jakby wziąć 8 sesji po 170-200 zł, to by było między 1300 a 1600 zł taki koszt. I nie wiem, prawdopodobnie podobny rezultat byłby, czyli 1360 zł musielibyście przynajmniej wydać na sesję do terapeuty, jeśli chodzi o mnie, żeby osiągnąć to, co teraz właśnie możecie kupić za 299 zł jako kurs, gdzie ja mówię o wszystkim, dając jeszcze grupę i wiele innych rzeczy. Czyli dostajelibyście więcej niż na zwykłej psychoterapii. A zauważysz poprawę od razu. Uleczenie bólu to nie tylko rozmowa z terapeutą, ale tutaj właśnie jest jakiś plan działania, krok po kroku, dzień po dniu. I wtedy zakończysz swój ból. Tak, ten kurs to jest nie tylko teoria. To przede wszystkim też są praktycznie ćwiczenia i medytacje, które uwalniają, i ćwiczenia uwalniania emocji. Ja Ci proponuję tę całą wiedzę. No i podsumowując, to wszystko, co jest warte 1360 zł, sprzedaję i proponuję znacznie, znacznie taniej. Dostajesz dostęp do grupy na Facebooku z mnóstwem innych osób. To jest bezcenne. No, trudno to wycenić, bo w każdej chwili możesz z kimś się spisać. Dostajecie znajomych, potem sobie możecie też na Messengerze pisać. No to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Oprócz tego live ze mną, właśnie o tym dodatkowo w ramach kursu. Ćwiczenia. Istota kursu. No i dożywotnie aktualizacje kursu, czyli jeżeli jeszcze kiedykolwiek wydam ten kurs, na przykład drugą część czy trzecią część, to Ty w tej cenie dostaniesz go już bezpłatnie. To jest mega ważne, bo planuję oczywiście rozwijać ten kurs. Być może powstanie wersja 21-dniowa, zobaczymy jak ten 8-dniowy kurs się sprawdzi. Także gdybym miał wycenić ten kurs, całą wiedzę, to wyceniłbym go na 1335, 60 czy 1500 zł, no w każdym razie grubo ponad 1000 zł, a teraz go wyceniłem na 397 zł, a do końca, czyli jeszcze zostało dosłownie kilka minut, do końca tego webinaru 299 zł, po tym webinarze kurs wraca do ceny 397 zł i ta cena utrzyma się przez tydzień.
To znaczy do następnego wtorku będzie można kupić ten kurs za 397 zł. 397. A potem zamykam sprzedaż. I z tą grupą, która kupi dostęp do kursu, pracuję. Tylko i wyłącznie z tą grupą. Będziemy robili dzień po dniu, będziemy spotykali się właśnie na grupie na Facebooku tajnej, tam dyskutowali, będę robił live'y. Także siłą rzeczy sprzedaż trwa do przyszłego wtorku i od środy zaczynamy kurs. Także macie jeszcze dosłownie 2-3 minuty do końca tego webinaru, żeby kupić kurs za 299 zł, czyli 100 zł taniej. To jest w ogóle ultra mega tania cena. Chwilkę po końcu webinaru wraca do swojej ceny aktualnej, którą dałem, 397 zł i taka cena będzie do przyszłego wtorku, a potem kurs zdejmuje i nie będzie sprzedawany. Będziemy pracowali w zamkniętej grupie, będziemy uwalniać emocje, będziemy stawać na nogi i będziemy budować wizję swojego przyszłego wspaniałego życia, pięknych relacji. A na koniec tylko dodam, że dodaję do tego jeszcze 30-dniową gwarancję zwrotu ceny. To znaczy, że jeżeli od momentu zakupu do 30 dnia, jeśli uznasz, że jednak nie pasuje ci to, że to nie spełniło oczekiwań, to dokonuję zwrotu. Także nie ma się co obawiać, jesteś zabezpieczony, zabezpieczona z każdej strony. Zapraszam Cię do dołączenia do szkolenia. Strona odrastaniadorównowagi.pl. Tutaj jest linkowane to cały czas. Widać też nazwę tej strony. Dziękuję za ciekawy webinar. Dziękuję Ci, Sylwia, bardzo za obecność. Dziękuję, Don Problematic. Będzie wszystko dobrze. Kup kurs. Razem będziemy pracować. Dostaniesz ode mnie wsparcie. Jaka jest forma płatności? Forma płatności tam jest z PayU to powiązane, więc jest i karta, i przelew online, i Blik, i takie, no jak to w każdym w sumie sklepie, więc nie ma problemu. Kwota jest relatywnie niewielka. Wiedza i przekaz jest ogromny, także serdecznie Was zapraszam. Dziękuję i jesteśmy w kontakcie. Jeżeli ktoś potrzebuje, zapraszam też do kontaktów na Messengerze. Ale macie teraz ostatnie sekundy, cena 299 zł. Za sekundę się już rozłączam, już myszką najechałem na koniec webinaru. Także umówmy się, że jeszcze 30 sekund do zakupu za cenę 299, a potem wraca cena 397 i to 397 zł będzie przez tydzień. I widzimy się później na grupie na Facebooku i wymiana informacji. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was gorąco. Cześć.